Tik-tak, tik-tak. Zegar nieustannie odlicza czas, wskazówki się przesuwają, aż w końcu w takim zegarze wyczerpie się bateria. Analogicznie działa nasze serce, cały czas bije przez całe nasze życie. Ale skąd nasze serce wie, w jaki sposób ma bić? Skąd dostaje te wszystkie informacje? No i jak to się dzieje, że ta nieustannie pracująca pompa umożliwia rozprowadzanie krwi po całym organizmie człowieka? Jest tyle pytań, na które warto poznać odpowiedź. Mam nadzieję, że jesteście tak samo ciekawi jak ja i wspólnie ze mną zagłębicie się w tajniki wiedzy o układzie krwionośnym. Co dzisiaj mamy do omówienia? Powiemy na pewno dzisiaj ogólnie o budowie układu krwionośnego, jak również o budowie serca. Powiemy o tym, w jaki sposób działa pompa tłocząca krew po całym naszym organizmie. Również postaramy się zobaczyć budowę wewnętrzną serca na przykładzie serca wieprzowego. Temat układu krwionośnego, jak również budowy serca jest bardzo rozległy. Zresztą sama kardiologia, czyli nauka o układzie krwionośnym, jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy i bardzo wiele tutaj rzeczy moglibyśmy przekazać. My postaramy się to jednak dzisiaj skrócić i uogólnić. Mam nadzieję, że zrobię to w sposób ciekawy i interesujący. Dodatkowo pod koniec filmu będziecie mogli wykonać karty pracy, które zostały specjalnie przygotowane do dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że również ze mną będziecie chętnie wykonywać modele, które dzisiaj dla Was przygotowałem i wspólnie wykonamy. Ciężko byłoby sobie wyobrazić działanie organizmu człowieka bez układu krwionośnego. To właśnie jego rolą jest rozprowadzanie po całym organizmie wielu ważnych dla naszego funkcjonowania substancji, takich jak na przykład tlenu, hormonów czy chociażby substancji odżywczych. W skład układu krwionośnego zaliczamy serce oraz naczynia krwionośne. Serce jest pompą, która wypycha krew do naczyń krwionośnych. Wśród takich naczyń będziemy wyróżniać tętnice, żyły oraz naczynia włosowate. Tętnice są to naczynia krwionośne, które będą wyprowadzać krew z serca, żyły, natomiast tą krew będą do serca doprowadzać. Pomiędzy nimi, czyli pomiędzy tętnicami a żyłami, znajdować się będą naczynia włosowate. Naczynia włosowate składają się tylko i wyłącznie ze śródbłonka, czyli nabłonka jednowarstwowego, dzięki czemu będą brać udział w wymianie gazowej. O wymianie gazowej mówiłem już w poprzednim odcinku, dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam Cię do zobaczenia właśnie tego filmu. Zresztą odsyłam Cię do niego. Jeżeli chodzi w takim razie o układ krwionośny, to możemy wyróżnić w nim dwa obiegi krwi. Mówimy o krwiobiegu małym, czyli krwiobiegu płucnym, oraz będziemy wyróżniać krwiobieg duży, czyli obwodowy. Krwiobieg płucny będzie doprowadzał krew do płuc, gdzie będzie zachodziła wymiana gazowa pomiędzy pęcherzykami płucnymi a naczyniami włosowatymi płuc. Tam właśnie tlen będzie przenikał do naczyń krwionośnych i następnie taka krew bogata w tlen będzie transportowana do serca. Od serca zaczynać się będzie duży obieg krwi, który będzie transportował krew utlenowaną po całym organizmie. Dzięki temu doprowadzać będzie krew do wszystkich komórek, które po prostu tego tlenu potrzebują. Dzięki temu mogą przeprowadzać proces oddychania tlenowego. O tym też mówiłem w poprzednim odcinku. W wyniku takiego oddychania powstaje dwutlenek węgla, który będzie przez te komórki oddawany właśnie do krwi. Dlatego krew, która wraca do serca, jest już krwią odtlenowaną. I z serca znowu krew będzie trafiać do płuc, czyli koło nam się znowu powtarza. Omówimy w takim razie jeszcze raz taki system właśnie transportowania krwi na podstawie modelu. Przygotuję teraz model budowy układu krwionośnego. Większość elementów przygotowałem już wcześniej. Zobaczcie, że na kartonie przygotowałem rysunek krwiobiegów. Potrzebne mi będą dwie elastyczne rurki. Mogą to być rurki akwarystyczne albo na przykład zestawy do infuzji.
przydadzą nam się dwie strzykawki. Ja akurat nabyłem zestaw do infuzji, dlatego odetnę teraz od niego to, co będzie mi niepotrzebne. W pierwszej kolejności przykleję za pomocą taśmy rurki do planszy. Będę tworzyć naczynia krwionośne. U góry i od dołu znajdują się otwory. Zacznę od tego u góry, włożę przez niego rurkę i teraz przykleję taśmą rurkę zgodnie z wykonanym wcześniej rysunkiem. To samo zrobię teraz z drugą rurką, a więc też odetnę niepotrzebne rzeczy i zacznę za chwilkę od dołu. No i to też odetniemy, nie jest nam potrzebne. I włożę rurkę teraz do otworu, podobnie jak wcześniej. I przykleję rurkę do przygotowanego schematu. Też wykorzystam do tego oczywiście taśmę, więc przyklejam i też może po prostu przyspieszymy ten film. W ten sposób wygląda mój model. Podłączyłem do niego strzykawki napełnione wodą z barwnikiem. Oczywiście jest on bardzo uproszczony, ale pomoże przedstawić to, co opisałem Wam przed chwilą. Zacznijmy od góry. Tutaj znajdują się płuca, z których tlen przenika do naczyń krwionośnych. Jest to krew bogata w tlen i aby to odróżnić, zabarwiłem ją na czerwono. I przepływa przez lewą część serca i następnie dużym krwiobiegiem jest transportowana do komórek ciała. Tutaj następuje kolejna wymiana gazowa. Tlen jest przekazywany do tkanek, komórek, w których zachodzi oddychanie komórkowe, w wyniku którego powstaje dwutlenek węgla. Przenika on do krwi, dlatego zobaczcie, że przedstawiłem to za pomocą innego koloru. Teraz przepływa płyn niebieski, oznacza on właśnie krew odtlenowaną. Taka krew znowu przepływa przez serce, tylko teraz prawą jego częścią i z serca małym krwiobiegiem transportowana jest krew do płuc, gdzie dwutlenek węgla jest oddawany do płuc, a tlen trafia do krwi. Mam nadzieję, że na tym schemacie wspaniale widać, jak ten proces zachodzi. Omówmy teraz w takim razie budowę serca. W sercu możemy wyróżnić dwie strony, stronę prawą oraz stronę lewą. Warto jednak pamiętać, że te strony są odwrotnie niż jak patrzymy na to serce, ponieważ patrzymy na serce tak, jakby znajdowało się naprzeciwko nas. Tak samo jak Wy teraz widzicie mnie, to jest moja prawa ręka, natomiast Wy widzicie ją po lewej stronie ekranu. Dokładnie tak samo jest w przypadku serca. Po każdej stronie serca będziemy mogli wyróżnić przedsionek serca oraz komorę serca. Możemy w takim razie wyróżnić prawy i lewy przedsionek oraz prawą i lewą komorę serca. Pomiędzy prawą a lewą komorą znajduje się przegroda międzykomorowa. Krew z organizmu dociera do serca za pomocą żył głównych i trafia do prawego przedsionka. Następnie z prawego przedsionka dostaje się do prawej komory poprzez zastawkę. Zapobiega ona cofaniu się krwi z powrotem do przedsionka. Następnie krew jest transportowana, jest wyrzucana do tętnicy płucnej. Między komorą a tętnicą znajduje się zastawka półksiężycowata. I tak krew trafia do płuc i następnie ponownie wraca do serca, tym razem do lewego przedsionka. Stąd krew przepływa do lewej komory, między którymi również znajduje się zastawka. Jest to zastawka dwudzielna i z komory krew jest wyrzucana do tętnicy, która nosi nazwę aorty. Tak, czyli to jest aorta. Wejście do aorty jest zamknięte, jest zamykane przez zastawkę półksiężycowatą. Tak wygląda ogólna budowa serca człowieka.
możemy zwrócić uwagę, że ściana lewej komory serca jest zdecydowanie grubsza niż ściana komory prawej. Wynika to z tego, że z lewej komory serca krew musi zostać rozprowadzona po całym organizmie człowieka, stąd kurczy się mocniej i jej ściana będzie dlatego grubsza. Sprawdźmy, czy podobne elementy będziemy mogli zaobserwować na prawdziwym sercu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej budowie serca wieprzowego. Na pewno wygląda trochę inaczej niż przedstawiony przed chwilą schemat. Zobaczcie, że na pierwszy rzut oka widać początek aorty, czyli największej tętnicy w naszym organizmie. Tutaj, zaraz obok, znajduje się fragment tętnicy płucnej, która nosi nazwę pnia płucnego. Samo serce jest duże, zobaczmy jaki ma kształt, obejrzyjmy go więc dookoła. Czas w takim razie zobaczyć chyba wnętrze serca. Tak naprawdę widzimy tutaj dwie obszerne komory. Włożę palec przez aortę. Dzięki temu możemy powiedzieć, że tutaj znajduje się lewa komora serca. W takim razie tutaj znajduje się przegroda międzykomorowa, łączy się tutaj z drugiej strony i oddziela lewą komorę od prawej. No jak widać, mam nadzieję, że tak, w takim razie tutaj znajduje się prawa komora serca. Wejście do niej prowadzi przez tętnicę płucną, czyli zobaczcie, jak pięknie tu wszystko widać. Pięknie możemy również porównać grubość ścian prawej i lewej komory. Zobaczcie, że ściana lewej komory, no właśnie tutaj, jest zdecydowanie grubsza niż ściana komory prawej. Myślę, że to bardzo dobrze tutaj widać. Co jeszcze możemy pokazać na tym sercu? Możemy jeszcze oczywiście wskazać przedsionki serca. Może zademonstruję je w ten sposób, że spróbuję się do nich dostać od wewnętrznej strony serca, czyli od komory. No i zobaczcie w takim razie. O! Tutaj w takim razie mamy jeden przedsionek serca. To akurat jest lewy przedsionek serca. Tak, tutaj natomiast będziemy mieli prawy przedsionek serca, ale coś nie mogę do niego dojść. Spróbuję jeszcze raz. O, i jest. No i udało mi się. No i w takim razie udało nam się wskazać najważniejsze elementy budowy serca. Na pewno możecie zobaczyć, że trochę inaczej jest wskazać elementy na schemacie i całkowicie inaczej to jest z prawdziwym sercem. Dzisiejsza zagadka jest graficzna. Pokażę Wam pewien rysunek i mam nadzieję, że od razu jak go zobaczycie, to będziecie wiedzieli, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź do zagadki. Patrzcie w takim razie uważnie. Myślę, że już bardzo dobrze znacie odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę. Oczywiście odpowiedź wraz z innymi dodatkowymi informacjami, które na pewno gdzieś tam postaram się Wam też umieścić, powiedzieć, będą na końcu do tego filmu. Tak więc w takim razie chyba możemy przejść do dalszej części filmu, bo myślę, że chyba już powinniście dobrze wiedzieć, co tam w ogóle jest na tym rysunku przedstawione. Zobaczmy teraz na modelu, jak wygląda praca serca. Do przygotowania takiego modelu będziemy potrzebowali 3 butelki. Mamy również 2 zakrętki, w których trzeba będzie wykonać otwory. W jednej zakrętce jeden otwór, natomiast w drugiej zakrętce 2 otwory. Oprócz tego będziemy potrzebowali również 4 słomki i plastelinę, taśmę klejącą, nożyczki, żeby sobie poradzić z taśmą oraz wodę, która będzie zabarwiona barwnikiem. Może to być barwnik spożywczy. Ja akurat wykorzystałem czerwoną bibułę, na którą włożyłem do wody. Dzięki temu właśnie osiągnęliśmy taki kolor. Będzie ona imitowała nam krew. No to w takim razie możemy przystąpić do wykonania modelu. Od czego zaczniemy? Może od tego, że do 2 pierwszych butelek wlejemy wody.
oczywiście tej zabarwionej. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o trzecią butelkę, to ją zostawimy pustą. Przygotowałem dużo. Fajnie by było, gdybyśmy nalali tej wody tak do połowy zawartości butelek. I teraz drugi. Dalej jeszcze trochę wody do zlewki, ponieważ tutaj mam dżubek, więc będzie mi się wspaniale lało właśnie do butelki. Lepiej na pewno niż ze słoika. No i chyba powinno wystarczyć. Dobrze, to na razie odłożymy na bok. Teraz w takim razie zakręcimy te dwie butelki zakrętkami. Tak, jeżeli chodzi o pierwszą butelkę, to tutaj wykorzystamy zakrętkę z jednym otworem, natomiast drugą, czyli tą środkową, zakręcimy zakrętką z dwoma otworami. Przejdźmy w takim razie teraz do słomek. Jeżeli chodzi o słomki, to potrzebujemy dwie słomki ze sobą połączyć w taki sposób, żeby jedna nam weszła w drugą. Jeżeli chodzi o takie sprawy manualne, to nie jestem w nich mistrzem, ale myślę, że każdemu powinno się udać wykonanie właśnie takiej czynności. O, tak, o, weszło i wyszło. Dobrze, już mam. Żeby to oczywiście nam się wszystko mocniej i lepiej trzymało, możemy dodatkowo zakleić taśmą klejącą. I ja tak właśnie uczynię, więc odkleimy taśmą. Kilka razy owiniemy. Myślę, że chyba już jest odpowiednio. To samo zrobimy z kolejnymi dwiema słomkami. Czyli dokładnie to samo. Też włożymy jedną w drugą. Tak jak już mówiłem, nie jest to zbyt prosta technika, ale zaraz się na pewno mi uda. Mam. Dodatkowo też znowu obkleimy taśmą. Dobrze, mamy przygotowane w takim razie nasze zestawy. Włóżmy te słomki teraz do butelek. I do drugiej. Mamy. I teraz kolejną też włożymy w ten drugi otwór, który przygotowaliśmy. Natomiast koniec tej następnej słomki damy do trzeciej butelki. W takim razie, żebyśmy jeszcze nie mieli żadnych ucieczek powietrza, tutaj dodatkowo te zakrętki zakleimy plasteliną.
taśmą to może nie, ale plasteliną jak najbardziej. Więc żeby nigdzie nam tutaj to powietrze nie uciekało pomiędzy właśnie słomką, a pomiędzy tymi otworami w butelce, myślę, że tak chyba jest teraz odpowiednio. Więc mamy przygotowany model pracy serca. Jeżeli chodzi o pierwszą butelkę, to będzie ona stanowiła przedsionek serca. Środkowa jest to komora. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią butelkę, to będzie ona imitowała tętnicę. I zademonstrujemy, moi drodzy, za chwilkę skurcz komory. Zobaczymy, co się dzieje pod wyniku takiego skurczu komory. Oprócz tego słomki, które tutaj daliśmy, one będą pełnić funkcję zastawek. Jeżeli chodzi o skurcz komory, to podczas takiego skurczu zastawka między przedsionkiem a komorą jest zamknięta. Natomiast jeżeli chodzi o tą zastawkę półksiężycowatą, no to jest ona otwarta. Tak więc my też zamkniemy taką zastawkę, która znajduje się pomiędzy przedsionkiem a komorą, tak więc po prostu przyciśniemy, no i w takim razie wywołajmy skurcz komory i zobaczymy, co się, moi drodzy, stanie. Tak, a więc naciskam. Zobaczcie. Podczas skurczu komory wzrasta nam ciśnienie w tej komorze, no i to powoduje, że krew będzie przepływała nam z komory do tętnicy. Tak? W wyniku właśnie tego wzrostu ciśnienia. No, natomiast potem z tętnicy, tą tętnicą, krew będzie docierać nam do płuc albo do komórek ciała, ze względu na to, jaki będzie to obieg krwi. W razie czego jeszcze raz zademonstruję, jeszcze troszeczkę krwi tutaj, wody mamy, tak więc zobaczcie. Tak, podczas skurczu krew przepływa nam do tętnicy z komory. Natomiast w drugą stronę no to się nie dzieje, ponieważ ta zastawka jest zamknięta. Mam nadzieję, że na podstawie tego modelu pracy właśnie serca wszystko to zrozumiałaś, zrozumiałaś. Mam nadzieję, że przekazane informacje pozwoliły Wam trochę lepiej zrozumieć pracę układu krwionośnego. Cykl pracy serca polega na skurczach przedsionków i komór, które umożliwiają przepływ krwi pomiędzy jego elementami. Chciałbym tak bardzo pokrótce omówić właśnie taki cykl pracy serca. Skurcz przedsionków będzie umożliwiał otwarcie zastawek, czyli zastawki dwudzielnej i zastawki trójdzielnej. Są to zastawki, które znajdują się pomiędzy przedsionkami a komorami i to umożliwiać będzie przepływ krwi właśnie do komór. Następny etap jest to skurcz komór. I podczas tego skurczu komór następuje zamknięcie zastawek pomiędzy przedsionkami a komorami, czemu będzie towarzyszył pierwszy słyszalny ton serca, czyli pierwsze uderzenie serca. Następnie otwierane są zastawki półksiężycowate, co będzie powodowało przepływanie krwi z komory do tętnicy, a w sumie tak naprawdę z komór do tętnicy. Następny etap jest to rozkurcz całego serca, podczas którego będą zamykały się zastawki półksiężycowate i to będzie wywoływać powstawanie kolejnego, głośniejszego tonu serca. Następnie krew będzie przepływała do przedsionków. Cała regulacja tej pracy serca możliwa jest dzięki naturalnemu rozrusznikowi serca. Są to komórki mięśnia sercowego, które będą posiadały zdolność do wytworzenia impulsów elektrycznych. Te impulsy elektryczne będą pobudzać mięsień sercowy do skurczu. Taka właściwość nazywana jest automatyzmem serca. Jest to przyczyna, dla której wyizolowane serce z organizmu człowieka jest w stanie jeszcze rytmicznie się kurczyć przez wiele, wiele godzin. Oczywiście, jeżeli będzie trzymane w odpowiednich warunkach. W przypadku nagłego zatrzymania pracy zdrowego serca możliwe jest przywrócenie akcji takiego serca, o ile zostanie w bardzo krótkim czasie przeprowadzona akcja, tak? Czyli tak zwany zewnętrzny masaż mięśnia sercowego.
Mam nadzieję, że zostaliście przeszkoleni właśnie w takiej kwestii, że potraficie udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli czujecie się jeszcze nie na siłach właśnie w tym temacie, to polecam Wam bardzo serdecznie zobaczyć filmiki, które dotyczą właśnie tego tematu, jak również poczytać informacje na temat udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważne, dlatego warto również zainteresować się tym samemu. Oczywiście sam rysunek w dzisiejszej zagadce powinien Wam wystarczyć do tego, aby doskonale wiedzieć, że odpowiedzią właśnie do dzisiejszej zagadki jest badanie EKG. Gdybyśmy chcieli rozwinąć ten skrót, to jest to badanie elektrokardiograficzne. A dokładniej na rysunku przedstawiony był elektrokardiogram. Przedstawia on cykl pracy serca. Impulsy elektryczne, które powstają w sercu, docierają do powierzchni skóry, dlatego mogą być odbierane przez umieszczone na ciele elektrody. Elektrokardiogram przedstawia powtarzające się elementy. Jeden taki element przedstawia jeden pełny cykl serca. Na podstawie takich wyników badań lekarz może zdiagnozować choroby serca. Innymi badaniami, innymi takimi pomiarami, które możemy wykonać samodzielnie, jest chociażby mierzenie swojego tętna. Prawidłowe tętno osoby dorosłej w spoczynku wynosi około 70 uderzeń na minutę. Innym takim pomiarem jest chociażby mierzenie ciśnienia krwi. I tutaj prawidłowe ciśnienie krwi dorosłej osoby wynosi około 120 na 80 mm słupa rtęci. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie uwagi. Jak mogliście sami zauważyć, to tak naprawdę tylko liznęliśmy dosyć niewielką część dotyczącą informacji na temat układu krwionośnego czy budowy serca. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, to zachęcam Was do prześledzenia stron internetowych, podręczników, książek naukowych. Na pewno możecie znaleźć tam o wiele więcej informacji. Więc w takim razie życzę Wam przyjemnej nauki, owocnej nauki. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia.